Cześć ziomeczki, tutaj Noemi i witam was w odcinku, którego już dawno nie było, czyli odcinku, w którym gadam sobie różne bzdury, gadamy sobie na różne luźne tematy i odpowiadam na wasze pytania, a potem sobie w komentarzach dyskutujemy. Także może zobaczmy, jakie komentarze dla mnie przygotowaliście tym razem. Pierwszy jest od Davida, numer 1. Jak wyglądał twój okres buntowniczy? Ja już mniej więcej wspominałam na moim kanale, jak to wyglądało. Jakby ja zawsze byłam osobą, tak jak powtarzam we wcześniejszych vlogach, która miała swoje zdanie, zawsze się buntowała, chciała mieć swoje zdanie, którego nikt nigdy nie mógł zmienić. Bardzo bym chciała nie wyjść na osobę przemądrzałą, której wydaje się, że wszystko wie. Ja zawsze lubiłam dowiadywać się nowych rzeczy, nigdy nie stawiałam na tym, że moje zdanie jest jedyne, prawdziwe. Na pewno nie. Powiedzmy, ten okres dojrzewania to był właśnie ten czas, w którym ja gdzieś tam zawsze chodziłam jako taki god metal, powiedzmy sobie, lubiłam takie mocne brzmienia i na pewno nie przypominałam osoby, którą jestem w tej chwili. Mój tok myślenia był inny, moje zachowanie było inne, miałam całkowicie inny charakter, inne priorytety. Drugie pytanie, jak reagujesz na widok 13-14-latków, kiedy palą papierosy? Nieraz znajdowałam się w takiej sytuacji, w której to młodsze osoby podchodziły do mnie i prosiły o papierosy. Było to zawsze do zwrotu per pani, czy da pani papierosa i po pierwsze, samo to, że ktoś już używa tego zwrotu pani, widać, że jest dużo młodszy. To nie było pytanie, co sądzę o młodych osobach, które palą papierosy, tylko jak reaguję na widok dzieciaków, którzy palą. Nie powiem, że mnie to nie obchodzi, bo na pewno to jest niezdrowe i wiele osób dorasta w takim środowisku, w którym rodzice palą, czy znajomi palą, no i tutaj powiedzmy, że nie da się nic z tym zrobić. Więc powiedzmy sobie szczerze, że każdy dobrze z nas wie, czy młody, czy dorosły, że palenie jest bardzo szkodliwe, bardzo niszczy zdrowie, bardzo niszczy skórę, tutaj apel do dziewczyn, wygląd i tak dalej, że jakby my bardzo sobie dobrze z tego zdajemy sprawę, jakie są konsekwencje zdrowotne i finansowe palenia papierosów, więc ja tutaj nie zamierzam nikogo pouczać. Co ja myślę o takich osobach, nie chcę powiedzieć, że mnie to nie obchodzi, bo ten temat na pewno jest jakimś tam problemem. Powiem szczerze, że to już jest większy problem tego, że ktoś się uzależnia i nie potrafi tego zostawić, jego wola, powiedzmy sobie, że jest bardzo słaba. I to jest większy problem moim zdaniem niż samo uzależnienie od papierosów i konsekwencje, jakie z tym niosą. Także tutaj polecam popracować nad siłą własnej woli i nawet jeżeli ma to 13 lat, jeżeli ktoś pali i chce niszczyć sobie zdrowie, to jest jego wybór i albo ta osoba się uświadomi, albo po prostu dalej będzie paliła aż do śmierci. Kolejne pytanie to jest pytanie, czy nagram film o świadomym śnie? Nie wiem, o co chodzi, ale brzmi ciekawie. Jasne, to już powtarzałam dużo razy i wiem, że dużo osób czeka w końcu na film o świadomym śnie. On się wkrótce pojawi, także się nie martwcie. Najmniej mam pytanie, czy masz jakieś zwierzę? Pokażesz swojego chłopaka, czy zrobisz room tour? Dlaczego po zwierzę dałaś chłopaka? Tak, mam zwierzę, moje zwierzę sobie siedzi tutaj. Miała ostatnio robiony zabieg, także wczoraj była po narkozie i musiałam się nią cały dzień opiekować. Czy pokażę swojego chłopaka? Nie wiem, zobaczymy, czy się zgodzi. I teraz pytanie od kolejnej osoby. Proszę, zrób odcinek, w którym m.in. mówisz o tym, co myślisz o chłopakach, którzy lecą tylko na duże piersi u kobiet i tym podobne, bo ja się ostatnio z takim spotkałam. I tu już wchodzimy na taki temat dosyć kontrowersyjny, ponieważ dużo kobiet ma na tym punkcie kompleks, a dużo facetów, powiedzmy sobie, lubi pewne rzeczy, o których mówią częściej niż kobiety. Na przykład w sferze kobiet nie porusza się często tematu, co kobiety lubią w mężczyznach, ponieważ my jesteśmy, powiedzmy sobie, bardziej uczuciowe, aczkolwiek mamy też tą sferę erotyczną. Powiedzmy sobie szczerze, że my nie składamy się tylko wyłącznie z uczuć, z rozmowy. Też mamy rzeczy, które nas pociągają w mężczyznach, które nam się podobają. Także tutaj ta osoba zadaje pytanie, co ja myślę o chłopakach, którzy lecą tylko na duże piersi. Tutaj nie mówimy o mężczyznach. Chłopacy często patrzą się na dziewczyny pod kątem seksualnym, ponieważ są w tym trakcie dojrzewania i często nie mają jeszcze swoich takich ustalonych priorytetów, które są dla nich ważne w kobiecie, które później zauważają, że to jak kobieta wygląda, to nie jest jedyna cecha, która powinna być najważniejsza. Jakby ja w tym momencie nie mogę się wypowiadać o chłopakach, którym podoba się jakaś tam sfera, część ciała kobiety, tak? Są faceci, którzy lubią nogi, są faceci, którzy patrzą na usta, tylko na oczy, na wcięcie w talii, na dłonie, na stopy. To tak jak u kobiet, prawda? Nie możemy tutaj tylko patrzeć na to pod tym względem, że tylko faceci się patrzą tak na kobiety, ale kobiety też patrzą na mężczyzn i mają też bardzo duże wymagania, także jakby ja nie mogę się wypowiadać na temat tego, co kto lubi, tak? Poszukaj kogoś, kto będzie ci pasował, kto zwraca uwagę nie tylko na takie rzeczy. Reasumując, nie zapominajmy o tym, że kobiety też zwracają uwagę na takie rzeczy u facetów. Panie bardzo pociągają ręce mężczyzn, dolna partia mięśni brzucha, pośladki. I są kobiety, według których jeżeli mężczyzna nie posiada danej cechy,
z wymienionych ulubionych, to też na przykład z takim mężczyzną nie będzie zainteresowana. Z mojej strony uważam, że jest to całkowicie normalne, każdy jest stworzony nie tak jak chce, tylko tak jak został stworzony, musi się z tym pogodzić, jeżeli coś lubi, to nie jest to jego wina. Chociaż przypadek twojego kolegi jest taka opcja, że po prostu jest bardzo jeszcze niedojrzały i myślę, że nie warto jest się przejmować jego zdaniem. Na pewno po jakimś czasie, za parę lat zauważy, że to nie jest najważniejsza rzecz u kobiety, na którą tylko i wyłącznie powinien lecieć, bo długo ze sobą nie będą. I na tym pytaniu zakończę dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że się podobał i oczywiście zadawajcie mi więcej pytań w komentarzach, bo tylko dzięki waszym pytaniom istnieją tego typu odcinki. Nie bójcie się, zadawajcie jakiekolwiek chcecie pytania, te bardziej odważne, te mniej odważne, mogą być też śmieszne, postaram się na wszystkie odpowiedzieć i można się tego spodziewać na moim kanale, że od dzisiaj odcinki będą dodawane codziennie albo co drugi dzień, ponieważ teraz będę mieć bardzo dużo czasu. Także dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka, dzięki, że cały czas ze mną jesteś i widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się kiedy? Jutro, no właśnie. Także wbijaj na Instagrama, Facebooka, Snapchata, szczególnie na Instagrama, na którym nasza społeczność jest coraz większa, na grupę Ziomki Noemi i wszystkie linki masz podane w opisie pod filmikiem, także gorąco zapraszam. I tak jak mówię, widzimy się w kolejnym odcinku, który pojawi się już jutro. Trzymaj się, na razie. Cześć.